Katowicach na testach koronie. Co, piękne miasto. Jest dużo rzeczy do zwiedzenia. Nie wiem, korona, fajny klubik, perspektywy na przyszłość. No nie wiem, fajnie. W tym momencie chciałbyś tu zostać? Wiesz co, to jest może pytanie na to miejsce, bo jest jeszcze dużo czasu tego do określenia, tak jak inne kluby z innych lig pokończą swój sezon, więc wtedy się wszystko okaże. Tak, druga liga, duże perspektywy, możliwość ogrania się z zawodnikami grającymi kiedyś w Ekstraklasie. Natomiast młoda Ekstraklasa, wiesz, no, poziom, którego nie osiągnął siebie w Żywcu. I to może zaważyć na to wszystko. To może teraz wróćmy troszeczkę do przeszłości. Jak to się stało, że zarejestrowałeś się na portalu Piłka CV i jak ten portal w ogóle, jakby powiem, znalazłeś w internecie? Wiesz co? Pewnego dnia doszedłem do wniosku, że muszę coś zrobić ze swoją przyszłością w piłce i wpisałem w Google piłka, to tam CV z piłkarskiej i wyskoczyło mi portal Piłka CV, któremu dużo zawdzięczam, co ja. Nie wiem, dzięki niemu nawiązałem współpracę z menadżerem, który wysłał mnie do Kielc i tu się znalazłem. No właśnie, jak to się stało, że podpisałeś z tym menadżerem współpracę? Mogłeś tak od początku, to Tomasz Góra napisał do ciebie na portalu? Tak, skontaktowaliśmy się przez portal Piłka CV. Umówiliśmy się na wizytę w Żywcu, przyjechał, dogadaliśmy się wstępnie do umowy, co jak będzie wyglądać, no i po kilku miesiącach podpisaliśmy umowę. Jak widzisz swoją przyszłość piłkarską? Wiesz co, wyjdzie w tym czasie, zobaczymy co będzie. I ten ostatni stoper Tomek Kolbusz i środkowy pomocnik Tomek Rybak. Myślę, że zaprezentowali się nieźle i zostają z nami jeszcze na drugi mecz i potem podejmiemy decyzję. Dzięki Piłka CV. Shake that.